Hej, witam Was serdecznie z tej strony Żynianin22 i zapraszam na kolejną recenzję modelu autobusu. Tym razem jest to model Skoda Karosa SM11. Jest to model, który pochodzi z drugiego numeru wydania Kultowe Autobusy PRL-u. Cena tego wydania to 19,99, czyli 20 zł. Skala, podobnie jak modelu pierwszego Autosana, również oczywiście 1,72. No i po kolei poszczególne części modelu, na końcu ocena końcowa dla tego modelu, jakość wykonania względem ceny. No i tak, jeżeli chodzi o przód, naprawdę ładnie pojazd wykonany, w pełni oddany realnie jest to model. Na dole mamy czerwony zderzak, na zderzaku miejsce na tablicę rejestracyjną, ale podobnie jak w pierwszym numerze, tutaj zamiast numerów rejestracyjnych mamy po prostu napis Skoda. I coś mi się wydaje, że każdy autobus po prostu z tej kolekcji będzie miał po prostu napis, właśnie markę pojazdu, aniżeli numer rejestracyjny. Następnie mamy dwa światła po jednej, po drugiej stronie. Srebrny wlot powietrza do chłodnicy. Ciut wyżej, naprawdę drobny detal, ale jakże ważny, logo tutaj Skody w tym miejscu. Po prawej stronie numer 255 i szyba. Szyba w całości jest plastikowa, ale w kilku miejscach wytłoczona. Podzielona na dwie części i w tym miejscu plastik jest pomalowany białą farbą, natomiast wycieraczki są pomalowane farbą czarną, jak widać właśnie tutaj w tych miejscach. Lusterka pomalowane na srebrno, no i do góry dwa wloty powietrza i miejsce na tablicę kierunkową w tym autobusie. Przechodzimy sobie na kolejną stronę autobusu. I przedstawia się to w ten sposób. Jak widzicie, autobus trzydrzwiowy, z tym, że te pierwsze drzwi są troszeczkę węższe. I w pełni to jest oczywiście realnie oddane. Całość jest metalowa, nie ma tutaj plastikowych wstawek, jak na przykład w autobusie Icarus 260, bo tam w miejscach drzwi były plastikowe elementy wstawione. Tutaj całość jest metalowa, natomiast po prostu drzwi są ładnie tutaj zadrukowane właśnie czarną farbą. No i naprawdę ładnie tutaj się też ta część prezentuje, różne wypukłości, zagłębienia nie są zalane farbą, czyli naprawdę ładnie wykonany model. Cóż jeszcze z takich detali? Koła. Słuchajcie, koła naprawdę wyglądają bardzo oryginalnie, bardzo są zbliżone właśnie do tych oryginalnych z tego autobusu. Również trzymają ten sam poziom, bo również są w czarnym kolorze odlane. Nie ma tutaj jakiegoś innego koloru. No szkoda, ale jednak trzeba uważać, że właśnie cena jest, trzeba zaznaczyć, że właśnie cena jest jak najbardziej atrakcyjna. No i na szybach w różnych miejscach też są przetłoczenia, właśnie gdzie są szybki otwierane, przesuwane, prawda? Myślę, że to tyle. Tutaj jeszcze też taki detal, też numer 255. To jest chyba numer boczny pojazdu w przypadku tego modelu. Także przejdziemy sobie następnie na tył. I co ciekawe, właśnie ten pojazd miał bardzo takie charakterystyczne, podobne do siebie przód oraz tył pojazdu. Właściwie różnica jest taka, że z tyłu nie ma wlotu powietrza. No i też mamy zderzak z tyłu czerwony, światła, miejsce na tablicy rejestracyjnej, ale puste jest to miejsce. No i szyba również jest w całości jednym elementem, przedzielona na dwie części, pomalowana na biało, a na górze nad szybą jest miejsce na tablicę kierunkową. No i kolejna strona modelu.
Kolejna strona modelu i tutaj no cóż nam się więcej tak wyróżnia, to tyle, że mamy tutaj układ wydechowy w tym miejscu. Zajrzymy sobie oczywiście pod spód jeszcze za chwileczkę. No i też szyby tłoczone w kilku miejscach, no i numer boczny 255. Też kilka miejsc takich zadrukowanych srebrną farbą, jakieś pokrywy serwisowe. Tutaj właśnie dojście do silnika, który znajdował się w środkowej części pod pokładem autobusu. Także w ten sposób się to przedstawia. Jeżeli chodzi o górę naszego modelu, to przedstawia się ona w ten sposób. Chciałbym, żeby to było dobrze widać. Tutaj mamy takie pasy tłoczone na całej długości właśnie tego dachu i w dwóch miejscach takie uwypuklenia właśnie szyberdachy, które nie są, tak można powiedzieć, przeszklone. Czyli troszeczkę inaczej jak w pierwszym numerze w Autosanie. Tak się to przedstawia. Bardzo fajnie zostało wykonane, oddany bardziej realnie ten dach również został. No i myślę, że też troszeczkę o wnętrzu pora też powiedzieć. Wnętrze również co do jakości wykonania, no w kolorze czarnym, czyli standardowo jak właśnie na te nasze wydania. No i znów niestety nie ma żadnej kabiny, żadnego przedziału osobnego dla kierowcy, czyli bardziej to wnętrze znów jest takie uproszczone. No i spód naszego modelu, już Wam to pokazuję dobrze, żebyście to zobaczyli. Spód przedstawia się w ten sposób. Tak jak mówiłem, między pierwszą a drugą osią umieszczony silnik, cały jego osprzęt, zawieszenie jak widać, układ wydechowy biegnie aż do samego tyłu i tam jest jego ujście. No i na tych właśnie stopniach, jakby tutaj widać trzy takie stopnie przy drzwiach. Na jednym ze stopni mamy tutaj napis Skoda Karosa SM11 172 Made in PRC. Także w ten sposób się to przedstawia. I pora na podsumowanie, moi drodzy. Jest to drugi numer i tutaj trzeba zauważyć, że pierwsze dwa numery mają promocyjną cenę. Pierwszy numer, jak mogliście zobaczyć w recenzji, to jest 10 zł, drugi numer, właśnie ten numer, to jest cena 20 zł za model. Natomiast kolejne modele będą już w cenie 40 zł. I jeżeli chodzi o ten model, konkretnie ten model jeszcze, to nadal uważam, że cena 20 zł jest jak najbardziej bardzo atrakcyjna względem jakości wykonania tego modelu. Jest dużo bardzo fajnych detali zachowanych w pojeździe, ale tak naprawdę brakuje ostatecznego jakby szlifu takiego wykończenia. No i zdecydowanie tutaj trzeba sobie spojrzeć na to, że wydawnictwo stara się dobrze wykonać model ze strony zewnętrznej, ale brakuje jakby tego szlifu końcowego wewnątrz pojazdu i tutaj ewidentnie mam na myśli kabinę kierowcy, żeby chociaż jakiś tam plastik wstawić, który właśnie by odgradzał część dla kierowcy od części dla pasażerów. Także takie jest moje zdanie na ten temat. Poza tym naprawdę model fajnie odwzorowany. Koła bardzo oryginalnie wykonane. Przód oczywiście zgodny, tył zgodny. No naprawdę polecam, warto myślę zakupić ten model i dołączyć go do swojej kolekcji. Ja tak zrobiłem, naprawdę nie żałuję wydanych pieniążków. No i Wam również polecam. Zapraszam Was do komentowania, do ocen filmu. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.